Witam serdecznie. Zapraszam na mięciutką i puszystą roladę biszkoptową z musem truskawkowym. Rozpoczniemy od przygotowania biszkoptu. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do miski wlewamy 5 jajek w temperaturze pokojowej. Zaczynamy je miksować. Kiedy jajka się spienią, wsypujemy na 2 razy cukier. 120 gramów. I ubijamy na sztywną pianę przez 10 minut. Tak wygląda gotowa piana. Teraz wsypujemy stopniowo po jednej łyżce mąkę pszenną. 80 gramów. Mieszamy zdecydowanie, ale delikatnie ruchem od dołu ku górze. Obracamy miską, zgarniamy dokładnie mąkę z dna miski. I tak postępujemy aż do wyczerpania mąki. Ciasto przelewamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia o rozmiarach 28 na 36 cm. Wygładzamy. Pamiętajmy o rogach. Biszkopt pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 10, maksymalnie 12 minut na średnim poziomie piekarnika. Po upieczeniu ciasto pozostawiamy przez 5 minut w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Ciasto od razu przekładamy na czystą ściereczkę, tak aby papier znajdował się na wierzchu. Delikatnie ściągamy papier. Obracamy ciasto. I zawijamy w ściereczkę. Robimy luźny rulon i odstawiamy do wystygnięcia. Teraz przygotujemy mus truskawkowy. Oto składniki. Umyte i wysuszone truskawki kroimy na kawałki. Następnie miksujemy mikserem albo blenderem. Purée truskawkowe przepuszczamy przez sitko, aby pozbyć się pestek. Powinniśmy otrzymać 200 g płynu truskawkowego. Jeżeli jest jego mniej, dolewamy trochę wody, aby w sumie uzyskać wagę 200 g. Wlewamy jeszcze 2 łyżki soku z cytryny. Następnie garnek stawiamy na średnim ogniu i podgrzewamy. W gorącym płynie z truskawek rozpuszczamy jedno opakowanie galaretki truskawkowej. Mieszamy tak, aby dokładnie rozpuścić galaretkę. Galaretkę z truskawkami odkładamy na bok do wystygnięcia. Teraz przygotujemy bitą śmietanę. W zimnej misce zaczynamy ubijać zimną śmietanę 250 g i cukier puder 50 g. Do ubitej śmietany wlewamy stopniowo zimną galaretkę, jeszcze nie tężającą, i miksujemy. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Truskawki wlewamy stopniowo i cały czas miksujemy. Mus truskawkowy jest gotowy. Odstawiamy go na bok, nie wkładamy do lodówki. Teraz będziemy kompletować naszą roladę.
Odwijamy rulon z roladą. Ciasto nawilżamy pół szklanką soku z truskawek albo rozgniecionymi truskawkami. I następnie nakładamy mus truskawkowy. Ja nałożyłam dla wygody za pomocą kieszeni ciastkarskiej, ale można to zrobić za pomocą łyżki. Delikatnie zawijamy ciasto w rulon, nie przyciskając zbytnio. Zawijamy roladę w papier, tutaj lekko ściskamy. Roladę zawiniętą w papier przekładamy do foremki i wkładamy do lodówki na godzinę. Ciasto wyciągamy z lodówki, odwijamy je z papieru. Odkrawamy boki. Ciasto możemy udekorować dowolnie. Możemy na przykład posypać cukrem pudrem. Roladę można ozdobić za pomocą bitej śmietany albo truskawkami. Teraz ciasto możemy pokroić na równe porcje. Tak wygląda w środku. Mus ładnie się prezentuje, ma piękny różowy kolor. Ciasto biszkoptowe jest mięciutkie, jest puszyste. Rolada biszkoptowa z musem truskawkowym jest przepysznym ciastem, lubianym przez dorosłych i przez dzieci. Bardzo polecam Ci ten przepis. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!